gościem jest Stanisław Tyszka, poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet ustaw sądowych. Opozycja, większa część opozycji nazywa te ustawy ustawami represyjnymi, kagańcowymi. Inni mówią, że to są ustawy dyscyplinujące i wprowadzające porządek. Jakie jest pańskie zdanie w tej sprawie? Ja uważam, że pan prezydent niestety pokazał, że jest zakładnikiem jednej partii, a nawet jej tego najbardziej radykalnego skrzydła, że no niestety nie jest samodzielne. Tak? Pamiętam, jak wetował kiedyś ustawy sądowe, które dawały zbyt dużą władzę Ministerstwu Sprawiedliwości. W tym momencie zrobił Ministerstwo Sprawiedliwości prezent. Natomiast ja bym chciał, żeby pan prezydent robił to, co jest dobre dla obywateli. A to dla obywateli nie jest dobre, dlatego że powiększy chaos, zaostrzy tą wojnę Ministerstwa Sprawiedliwości z częścią środowiska sędziowskiego i pogorszy sytuację obywateli w sądach po prostu. No, ale zwolennicy tego rozwiązania mówią, że prezydent tak naprawdę nie miał innego wyboru, ponieważ pan poseł mówi tutaj o powiększeniu chaosu, no ale tak naprawdę te ustawy mają zapobiec chaosowi, doprowadzić do tego, żeby nie było tak, że jeden sędzia może podważyć kompetencje innego sędziego w czasie orzekania. A ponieważ takie rzeczy dzieją się wskutek wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to państwo musiało na to jakoś zareagować. Takie rzeczy dzieją się wskutek tego, że Prawo i Sprawiedliwość wyprodukowało w ostatnich latach szereg bubli prawnych. Ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś kilkadziesiąt razy, prawda, korygował ustawy, które sam napisał. No to świadczy o jakimś braku takiego, no, nawet zdrowego rozsądku, prawda? Można usiąść, zastanowić się, jak naprawić wymiar sprawiedliwości, bo on wymaga naprawy, a nie co chwila przy nim grzebać, zastanawiając się, jak powiększyć swoją władzę. Panie redaktorze, w cywilizacji zachodniej jest pewna tradycja polityczna, która polega na tym, że władze się równoważą. Jeżeli mamy mieć w tym momencie jedną partię, która ma służby specjalne, która ma prokuraturę, która ma wreszcie sądy, bo tutaj to wszystko polega na tym, że władza wykonawcza chce przejąć kontrolę nad sądami. To, co nie jest zdrowe. To nie jest bezpieczne dla obywateli i dla ich wolności. Ale przecież państwo jeszcze w wersji, w czasach, kiedy Kukiz 15 był większą partią i uczestniczył w tej grze w poprzedniej kadencji, no współuczestniczyli. Nie byliśmy partią nigdy. No dobrze, ruchem, stowarzyszeniem, wspólnotą, tak, jak zwał, dziękuję. Tak zwał, ale w każdym razie grupą osób mających większy wpływ na politykę bieżącą, uczestniczyła w projekcie tym dotyczącym obsady KRS-u i zwiększenia do 3/5 liczby głosów potrzebnych do wyboru sędziów do tego KRS-u. My rzeczywiście przekonaliśmy wtedy prezydenta, żeby zaproponował wybór KRS-u przez 3/5, a nie przez większość bezwzględną. Prawo i Sprawiedliwość się na to nie zgodziło do końca. Znaczy wprowadziło tam bezpiecznik taki, że praktycznie mogliby wybrać sami, gdyby nie było 3/5. Ale w większości kwalifikowane, czyli tak, że nie jedna partia wybiera, ale potrzebny jest szerszy kompromis, to jest krok we właściwym kierunku. Tylko że u nas tego nie ma. Mamy w tym momencie szarpaninę o władzę. Mieliśmy przez 30 lat model sędziowski. Sędziowie się sami, prawda, kooptują we władzach, choćby w KRS-ie. A w tym momencie mamy początki modelu partyjnego. Tak? A my chcielibyśmy, Koalicja Polska, Kukiz 15 i PSL, model obywatelski. Z sędziami pokoju. Rok temu już wyprodukowaliśmy coś takiego. Ja to podaruję panu redaktorowi. Dziękuję bardzo, ale nie wiem, czy jestem właściwą osobą. To jest biała księga w sprawie wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju. Mają prezydent, mają minister sprawiedliwości. Żeby było śmieszniej, nawet przewodniczący Budka popiera ten pomysł, dlatego że to jest po prostu dobry pomysł. To jest pomysł, który by przyspieszył postępowania sądowe, czyli tak, zrobił coś dla obywateli. Bo PiS od 4 lat nie jest w stanie zrobić niczego, żeby pomóc obywatelom. Ale jeszcze chciałem wrócić jednak do tego podpisu, bo o sędziach pokoju możemy jeszcze zaraz porozmawiać. Jednak no, co zrobić w sytuacji, w której tak jak zdarzało się ostatnio przykład sędziego Juszczyszyna, no mówię, sędziowie podważają kompetencje innych sędziów. I w tej sytuacji wydaje się, że żadne państwo nie może sobie pozwolić na element de facto dwuwładzy w obrębie jednego systemu sądowniczego. Więc no, pytam się jeszcze raz o to podpisanie przez prezydenta ustawy. Może jednak to było rozsądna, była to rozsądna odpowiedź na to wyzwanie, przed którym prezydent stanął. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, co da karanie w tym momencie sędziów, których Ministerstwo Sprawiedliwości czy prezydent uznają za nie swoich?
To nie... Co to da obywatelom? Proszę mi powiedzieć. Bo pan mówi o czymś, o reakcji na... Obywatelom to da pewność obrotu prawnego w sytuacji, w której idzie pan w tej chwili do sądu. Okay. Jest proces i jeden z sędziów mówi, że, że nie będzie orzekał, ponieważ inny sąd, innej instancji, w jego składzie był ktoś, kto być nie powinien. Okej. Okay. Panie redaktorze, ja jestem prawnikiem. I powiem panu coś takiego, co się może dziać w tym momencie, w najbliższych miesiącach. Mamy kilkuset sędziów powołanych przez nową KRS, tak? Przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ich sędziów, prawda? Mają swoich sędziów partyjnych. W tym momencie obywatele, pełnomocnicy będą kwestionowali tych sędziów. Jeżeli jest wniosek o wyłączenie sędziego, panie redaktorze, to musi się zebrać trzyosobowy skład i bez osób, które mają tą potencjalnie wadę, prawda, że zostanę powołany przez nowe i orzec, czy należy wyłączyć tego sędziego, czy nie. Jeżeli będziemy mieli tego typu wniosków dużo, to mamy całkowity zator w wymiarze sprawiedliwości. Tylko że Prawo i Sprawiedliwość nie myśli o tym, żeby pomóc obywatelom. Oni myślą o tym, żeby rozszerzyć swoje kompetencje, żeby robić pokazówki, prawda, z politycznym karaniem poszczególnych sędziów, którzy im się nie podobają. Panie redaktorze, czy gdyby pan chciał zreformować służbę zdrowia, to wpadł pan na taki pomysł, żeby wymienić wszystkich, wszystkich lekarzy? Przecież to jest absurd, prawda? PiS myśli w kategoriach leninowskich, w kategoriach kadr. Wymienimy nie swoich, na swoich i wszystko będzie pięknie. Otóż nie będzie pięknie. Bo, i dlaczego ja powiedziałem o sędziach pokoju? Ale, bo trzeba myśleć o instytucjach, o budowie uczciwych instytucji prawa obywatelskich. Tylko ten przykład chyba nie jest do końca dobry, bo przy wszystkich zarzutach stawionych PiS-owi, no nie jest prawdą, że PiS chce wymienić wszystkich sędziów, ponieważ mamy tutaj do czynienia raczej z metodą kooptacji niż metodą usunięcia tych, którzy sądzą. Sam pan powiedział, że tych nowych, powiedzmy w cudzysłowie, skażonych przez nową KRS jest kilkuset w stosunku do nieporównywalnie większej liczby tych, która już wcześniej sądziła. Ale prezesi już są mianowani przez ministerstwo, prawda? No tak, ale prezesi zajmują się organizacją i administracją działania sądów. Ja mam tą szansę, że jestem w stanie jakby zrozumieć sposób rozumowania tych radykałów, prawda, z Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie Solidarnej Polski. Kolejnym krokiem będzie pomysł spłaszczenia struktury sądownictwa, który pozwoli na przesuwanie sędziów i w jeszcze większym stopniu wrzucanie swoich, prawda, partyjnych sędziów na odpowiednie stanowiska. Panie redaktorze, ja powtarzam, będąc prawnikiem, budując od 5 lat ruch Kukiz15, zawsze powtarzaliśmy, że wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle. Ale jednocześnie, i PiS wychodzi od tego samego, ale jednocześnie nic nie da w tym momencie prymat władzy wykonawczej nad sądowniczą. Trzeba się cofnąć, trzeba usiąść do stołu, zastanowić się, jak stworzyć system prawdziwie proobywatelski. Może wybrać opcję zerową, taką jak my proponowaliśmy z Trybunałem Konstytucyjnym. Wybierajmy Trybunał większością 2/3, tak jak w Niemczech czy we Włoszech. Tak? KRS powinna być wybierana przynajmniej częściowo w wyborach powszechnych. Tak? Może należy ujednolicić to sądownictwo w czapie, w sensie stworzyć jednolity, jeden sąd najwyższy, tak jak jest w dobrych państwach. I przede wszystkim należy przyspieszyć postępowania przez prowadzenie sędziów w pokoju i uczynić wyroki bardziej sprawiedliwymi. Prawo i Sprawiedliwość walczy tylko o władzę. To jest szarpanina, kto będzie miał więcej. Nie możemy cały czas rozmawiać wyłącznie o tej reformie sądownictwa, ale rzecz wiąże się, która się z tym wiąże. Wczoraj zakończyła się wizyta w Polsce prezydenta Emmanuela Macrona. Pierwsza jego wizyta oficjalna. Jak pan ocenia tę wizytę, jej przebieg i jej efekty? To znaczy uważam, że to jest potencjalnie początek normalizacji stosunków. One rzeczywiście były bardzo złe w ostatnich latach, co wynikało poważnie podchodząc do tego z różnic interesów, jeżeli chodzi o... To zaczęło się wszystko chyba w 2016 roku od zerwania albo wyjścia z tego... To był istotny element, ale... Spraw Karakali, prawda? I potem cała seria bardzo krytycznych wypowiedzi ze strony francuskiej na temat Polski. No i też takich czasami głupawych pyskówek z obu stron, prawda? Zupełnie niepotrzebnych i pokazujących pewien brak powagi. I ze strony rządu pisowskiego, tam nauka jedzenia nożem i widelcem, prawda? I ze strony, arogancja ze strony polityków francuskich. Natomiast różnice są zasadnicze, jeżeli chodzi o stosunek do imigracji, stosunek do polityki klimatycznej, prawda? Sytuacja Francji jest bardzo korzystna, jeżeli chodzi o energię atomową. No i o przyszłość Unii Europejskiej. Bardzo ważne dla Polski jest kwestia
protekcjonizmu francuskiego, które uderza w nasze interesy, w interesy naszych obywateli. Gdybyśmy mieli mądry rząd, który wydaje mi się w tym momencie trochę zaskoczony otwartością pewną Macrona, to natychmiast starałby się wykorzystać tę sytuację. Ale może się stara właśnie. Może się stara. Mi zależy na... Może nie jest aż taki głupi, jakby pan, albo niektórzy chcieli go przedstawić. Chciałbym tak w to wierzyć, w związku z tym pozwolę sobie podpowiedzieć jedną rzecz. Jest bardzo ważna sprawa tak zwanego pakietu mobilności, który uderza w interesy polskich transportowców. A polscy transportowcy dominują w Unii Europejskiej, tak? Dlatego, i tutaj Francja była na czele tego lobbingu, żeby utrudnić firmom transportowym, a nawet uniemożliwić funkcjonowanie na rynkach zachodniej Europy. A ja apeluję do rządu w tym momencie, żeby bronił skutecznie naszej branży transportowej i przekonał Francuzów, żeby się wycofali. Ten pakiet mobilności jeszcze nie wszedł w życie, prawda? Można to jeszcze zatrzymać. Ta wizyta prezydenta Francji nastąpiła tuż po tym, jak Wielka Brytania ogłosiła swoje ostateczne wyjście z Unii Europejskiej. Never ending story, ale się wreszcie zakończył. Przynajmniej to jest tak związane to, oczywiście ta wizyta tak, z wyjściem. Właśnie, jest z tym związana. Czy i w jaki sposób polski rząd, pańskim zdaniem, powinien, nie wiem, chronić albo nie chronić polskich przedsiębiorców, czy polskich obywateli, którzy znajdują się w Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem? Czy ten Brexit wymaga jakichś specjalnych działań z polskiej strony? Tak. Ochronnych. Wymaga. Ja jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jestem w kontakcie z ambasadorem Wielkiej Brytanii i rozmawiałem o tych dwóch najbardziej istotnych elementach. Z jednej strony prawa Polaków na Wyspach. Rząd brytyjski chce zatrzymać Polaków, tak deklaruje i pomaga tam w tej procedurze prostej administracyjnej, którą trzeba wypełnić, rejestracyjnej. Natomiast dużo większym wyzwaniem jest kwestia zadbania o interesy naszych przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, czy oni będą mogli robić dalej interesy na Wyspach. Dlatego, że mamy historycznie wyjątkową sytuację, że w ciągu roku trzeba podpisać umowę handlową. Zazwyczaj w Unii Europejskiej, ze względu na pewien brak decyzyjności, tego typu umowy były negocjowane dużo, dużo dłużej. A premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że nie zgodzi się na przedłużenie tego okresu przejściowego, czyli do końca roku. No więc zobaczymy tutaj. I tutaj to wszystko właśnie zależy też od umiejętności współpracy rządów państw członkowskich. Kukiz 15 w poprzedniej kadencji był licznym klubem, mógł sam występować z różnymi inicjatywami. Teraz ta liczba klubu, czy w obrębie Kukiza 15 jest znacznie mniejsza. Współpracują państwo w ramach Koalicji Polskiej. Czy to oznacza, że w ogóle można jakąś własną działalność prowadzić? Czy to już jest tak, że jest tylko takim listkiem figowym troszeczkę? No wielu by chciało pewnie, ale da się prowadzić działalność skuteczną. Wspomnę, że ponowiliśmy nasze projekty z poprzedniej kadencji podniesienia kwoty wolnej od podatku. Niedotrzymana obietnica Andrzeja Dudy. Miało być 8 tysięcy w ciągu 6 miesięcy od wyboru. Nadal mamy 3091 zł. Najniższa kwota wolna od podatku w Unii Europejskiej. Skandalicznie niski poziom. Nie dziwne, że Polacy wyjeżdżają, młodzi. Nawet córka pana prezydenta potem wyjeżdża. Ale chyba nie z tych powodów. Nie wiem. Druga rzecz, złożyliśmy ustawę antykorupcyjną. To jest ustawa, której PiS się boi. Nie wiem dlaczego. To jest ustawa usuwająca z życia publicznego tych, którzy zostali skazani za przestępstwa korupcyjne. Oni nie mogą zajmować więcej stanowisk publicznych, startować w wyborach czy nawet w przetargach. Złożyliśmy też ustawę o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Polscy mali i średni przedsiębiorcy są wykańczani przez fiskusa w tym momencie. My chcemy dać taką możliwość jak w Niemczech. A pyta pan redaktor o skuteczność, to ja chciałbym i pochwalić się i zaprosić serdecznie. Dzisiaj o 11 jest tak zwany okrągły stół w sprawie inicjatywy Matki kontra ZUS. Mianowicie kobiety prowadzące działalność gospodarczą mają od paru miesięcy kwestionowane decyzje w sprawie zasiłków chorobowych i macierzyńskich sprzed paru lat i dostają na przykład taki sympatyczny list od ZUS-u. Proszę zwrócić tam od 50 do nawet 200. Rozumiem, że to jest taka ponadpartyjna inicjatywa, że tak no więc powiem, to jest zaskakujące i ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Przemysławowi Koperskiemu z Lewicy, bo my razem to zorganizowaliśmy, ale mamy też na pokładzie Artura Dziambora z Konfederacji, panią Okłę Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej i panią Magdalenę
Joannę Srokę z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Także okazuje się, że można zrobić coś ponad podziałami partyjnymi i mam nadzieję, że to będzie skuteczne. Będziemy rozmawiali z przedstawicielami ZUS-u, Ministerstwa Pracy, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, żeby powstrzymać ZUS, prawda, przed prześladowaniem tych kobiet. Czyli widać, wspólny interes matek jest ważniejszy niż różnego rodzaju partyjne podziały w tym przypadku. Mam nadzieję, że okaże się ważniejszy niż interes fiskusa w dokręcaniu ślubu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Stanisław Atyszka, poseł Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.